Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Jest z nami Łukasz Sierpina, kapitan zespołu. Łukasz, dzisiaj bramka, asysta. To był naprawdę świetny mecz w twoim wykonaniu. Jak ocenisz dzisiejsze zawody? Na początku oczywiście dziękuję. No, brawa należą się całej drużynie, bo cała drużyna pracowała na to zwycięstwo i chwała im za to. Fajnie, że się udało w końcu gdzieś tam te statystyki podbić do góry. Natomiast wiadomo, że cieszy to, że drużyna zdobyła 3 punkty, że idziemy do góry w tabeli. No i to jest najważniejsze. Dzisiejszy mecz pozwolił nam odpowiedzieć na wiele pytań. Kibice wcześniej mieli wątpliwości, czy pod Beskidzie potrafi grać do końca i dzisiaj pokazaliśmy, że z silnym Radomiakiem, który nie odpuszczał, potrafiliśmy nie tylko utrzymać wynik, ale też strzelić bramkę na 3-1. No tak, no ta liga pokazuje, że drużyny, te, które chcą być na górze w tabeli i chcą się liczyć o coś, to muszą wygrywać u siebie i robić punkty na wyjazdach. No, my mieliśmy w ostatnim czasie mały problem z tymi meczami na wyjeździe. Fajnie, że dzisiaj się udało i to myślę, że po dobrym meczu. Jak ocenisz występ Kuby Bierańskiego, który został rzucony na bardzo głęboką wodę, bo nie dość, że mecz z liderem, to jeszcze na trudnym boisku w Radomiu? Myślę, że Kubuś zagrał bardzo dobre spotkanie. No. Samo to, że cała drużyna wygrała, to już pokazuje, że nie było słabych elementów czy słabych momentów w drużynie. Wiadomo, strata bramki, natomiast fajnie, że potrafiliśmy się podnieść po tej stracie bramki i strzelić na 3. Po takim meczu szykuje nam się chyba prawdziwe piłkarskie święto w Bielsku-Białej na meczu z GKS-em Jastrzębie. Jak zaprosiłbyś kibiców do przyjścia na ten mecz? Wiadomo, że to jest dla nas ważne spotkanie, bo to jest mecz u nas i na pewno będziemy chcieli go wygrać. Natomiast też wiemy, jaka to jest ranga spotkania, że to jest ważny mecz dla naszych kibiców i oczywiście kibiców wszystkich tych, którzy są sercem z Podbeskidziem i chcą wspierać nas, żeby oczywiście licznie przyszli na stadion, a my postaramy się utrzymać tą passę na naszym stadionie i postaramy się wygrać. Czyli możemy się spodziewać w Bielsku-Białej, że powalczyć o 12 mecz bez porażki z rzędu. Na pewno będziemy walczyć. Jak to będzie, to zobaczymy, ale wierzymy w to, że zdobędziemy w tym meczu 3 punkty.